Chwała Panu Bogu. Witam Was, bracia, w tej chwili wieczorowej, drogie siostry. Jakbyśmy słyszeli, przyszliśmy przed oblicze Pana Boga zastępów, abyśmy mogli wnikać w Słowo Boże, a myślę, że to jest bardzo konieczne dla nas wszystkich, abyśmy zapoznawali się z tym poselstwem przekazanym przez Boga w Jezusie Chrystusie dla nas, co do naszego życia, zbawienia, teraźniejszości i wieczności. A dlatego, żeśmy uwierzyli, dlatego, że pragniemy mieć społeczność z Bogiem i osiągnąć życie wieczne, dlatego też myślę, że wszyscy dokładamy do tego starania. Tak jak wspomniane było, dzisiaj wieczór chciałbym się dzielić z wami, bracia i siostry, następną częścią wykładu Słowa Bożego z cyklu Sądy Boże. Jak sobie przypominacie, kto był, przez dwa wykłady, Jerzem poruszył prawie w pierwszym wykładzie temat, czy cząstkę tego tematu dotyczący tak ogólnie Bożych sądów, które będą się dokonywać i dokonują się w tym życiu, w okresie historii życia ludzkości na ziemi, które będą się dokonywać również w wieczności. I również nadmieniałem to, że tym, który będzie sądził, to z upoważnienia Bożego będzie sądził Jezus Chrystus. Tak jak tutaj chciałbym zacytować, że albowiem jak Ojciec wzbudza zmartwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce, bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie i dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. A więc chciałem przypomnieć o tym, że takim postanowieniem Bożym i upoważnionym przez Boga do sądzenia w każdym wymiarze został i Jezus Chrystus, Syn Boży i również jako Syn Człowieczy, który był na tej ziemi w ciele ludzkim do sprawowania misji. W drugim wykładzie poruszałem temat, zwróciłem uwagę na podstawie Bożego Słowa, jakie będą kryteria, czy jakie będą warunki, na podstawie czego będą na poszczególnych etapach sądu ludzie sądzeni. Co będzie brane pod uwagę? Czym będzie kierowane? Ściśle na podstawie Bożego prawa, które zostało przekazane i ono jest zapisane w Piśmie Świętym. Dzisiaj chciałbym, abyśmy się skupili na podstawie Bożego Słowa na takim jednym z etapów sądu Chrystusowego, który dotyczy właśnie Kościoła. Ludzi tych, którzy zostali powołani, usprawiedliwieni, na nowo zrodzeni i w swoim życiu od chwili powołania aż do końca właśnie zachowali się wiernymi przed obliczem Pana Boga zastępów. Ktoś może by mógł powiedzieć w ten sposób, że no dobrze, ale no po co nas tak to wszystko wiedzieć? Po to, ponieważ jest o to zapisane, abyśmy wszyscy byli świadomi, czy starsi, czy młodsi, byśmy wiedzieli, że przyjdzie ten dzień, tak jak przyszedł i dzisiejszy dzień, że będziemy musieli wszyscy stanąć właśnie przed obliczem Pana zastępów. Nie będzie jakiejś innej furtki, jakiejś innej drogi wyjścia, ale będziemy musieli wszyscy stanąć przed Panem. Oczywiście bardzo ważne jest to, abyśmy mieli to zawsze w świadomości, ponieważ osobiście każdy z nas, czy będzie chciał tego, czy nie będzie chciał, będzie musiał za samego siebie zdać liczbę przed Bogiem. Rozpocznę rozważanie tego tematu od słów, które wypowiedział apostoł święty Piotr w pierwszym liście, w 4 rozdziale. 4 rozdział i 17 wiersz.
Ja wspomniałem w poprzednim wykładzie, że może ten etap sądu powinien nas szczególnie bardzo interesować, ponieważ, jak wspomniałem wcześniej, on dotyczy tych ludzi, którzy zostali powołani i stali się własnością Bożą. Apostoł Święty Piotr, pisząc naukę do ludzi wierzących, między innymi powiedział także: nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. Jeżeli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej? A jeżeli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzie się znajdą? No to takie jest przypomnienie, ostrzeżenie. I mówi apostoł Święty Piotr, że nadszedł czas, zbliża się ten czas, że rozpocznie się sąd Boży od domu Bożego. To znaczy od tych, którzy znaleźli się w zakresie domu Bożego. Nie chodzi o budynek absolutnie, ale chodzi o ten dom, o którym jest napisane, że wszyscy budujemy się na fundamencie apostołów i proroków i zostaliśmy powołani, abyśmy byli właśnie tą cząstką tego domu Bożego. I tu jeszcze raz chcę podkreślić, że dotyczy ten etap sądu ludzi, którzy za życia w ciele byli w zakresie domu Bożego i odbywać się będzie poza ciałem. To znaczy, że już nie w tym ciele. Albo to będzie po chwili przemienienia, albo martwychwzbudzenia tych, którzy zasnęli w Jezusie Chrystusie. Czytając następne miejsca Pisma Świętego, właśnie zauważymy, że jest o tym informacja i również nauka. Ale rozpocznę jeszcze od tego, aby odczytać miejsce Pisma Świętego, które potwierdzają, że będziemy musieli wszyscy bez wyjątku, jak powiedziałem, stanąć przed majestatem tronu Bożego. Weźmy list apostoła świętego Pawła do Rzymian, 14 rozdział. Jest tutaj zapisane to miejsce. 14 rozdział listu apostoła Pawła do Rzymian, może 10 wiersz i poniżej. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano, jaką żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. I tak tutaj jest wyraźnie to podkreślone, to, co powiedziałem poprzednio. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. I możemy sobie tak powtórzyć do siebie właśnie to, że nie będzie żadnego wyjątku. I drugie miejsce, które również chciałbym odczytać, oczywiście podobnych miejsc jest o wiele więcej, ale ja może ograniczę się tylko do tych dwóch miejsc, które potwierdza nam to, że tak się właśnie stanie. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 5 rozdział, i odczytam od 8 wiersza. Jesteśmy więc pewni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Bardzo jasne stwierdzenie. Tutaj znowu jest, i to jest, co podkreślane jest, że takie dwa słowa. Wszyscy i musimy. To znaczy, się nie będzie jakiejś tam innej drogi, innej furtki, innego wyjścia, ale właśnie będziemy musieli stanąć przed sądem Chrystusowym.
A więc tak, jaki będzie miał charakter ten sąd dla domu Bożego? Dlaczego ten sąd będzie? No to właśnie tutaj należy zwrócić uwagę, że to nie będzie sąd na potępienie. Dla tych, bo powiedziałem poprzednio, to będzie sąd dla tych, którzy stali się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie, którzy w zakresie domu Bożego się znaleźli i również właśnie wytrwali do końca. Wytrwali do końca. I tutaj chcę odczytać również Słowo Boże, że ci, którzy znaleźli się w zakresie domu Bożego, poprzez wiarę, pokutę, oddanie się dla Boga, zostali usprawiedliwieni, uświęceni i grzechy zostały przebaczone. Cała przeszłość została zanurzona w ofierze Jezusa Chrystusa i za to, co byli usprawiedliwieni, co było przebaczone, co Bóg, od czego Bóg usprawiedliwił, nie będzie wywodził, aby sądzić ludzi. Jak bardzo ważne jest, tutaj zauważamy to, aby to nastąpiło w tym życiu każdego jednego z nas. W tym życiu, aby nie było takiego momentu, czy takiego obszaru, czy takiej sytuacji, którą byśmy nie uregulowali przed Bogiem, zanim przyjdzie nam stanąć. No, ktoś może powiedzieć w ten sposób, no, nie wiadomo, kiedy to nastąpi, mamy jeszcze może czas, ale drodzy, to stanięcie, czy to może być w każdej chwili, mianowicie może to być, że objawi się Jezus Chrystus i będzie przemiana, przemienienie, czy też zmartwychwzbudzenie, względnie też, jeżeli odejdziemy z tej ziemi, to tak jak odejdziemy, to już po śmierci naszej fizycznej nic nie uregulujemy, nic nie naprawimy. Bo nie ma czystca, tak jak może głosi nauka Kościoła rzymskokatolickiego. Tu jest miejsce, jest ten czas i o tym jest powiedziane. No, przypomnę może, że ta możliwość taka jest wspaniała, dostępna w ten czas. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 wiersz mówi, jeżeli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeżeli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Oto tu jest tak wyraźnie powiedziane. I jeszcze może zacytuję z 2 rozdziału, 1 i 2 wiersz, gdzie powiada w ten sposób, dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeżeli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Oto tutaj tak wyraźnie to jest podkreślone i myślę, że tak rozumiemy, że jest to zachęta do tego, abyśmy teraz na bieżąco, jeżeli wyniknie jakikolwiek problem w naszym życiu, czy naruszenie prawa, czy dopuszczenie się nieprawości, czy grzechu, abyśmy to poprzez wiarę i ofiarę Jezusa Chrystusa uregulowali, aby nic na nas nie ciążyło. A ponieważ jeżeli my wierzymy i korzystamy z mocy ofiary Pana Jezusa Chrystusa, to nie będzie to przywiedzione na sąd. Możemy jeszcze jedno miejsce Pisma Świętego tu odczytać, mówiące o tym, z listu do Hebrajczyków, rozdział 10. Zacytuję te słowa od 14 wiersza. Mówi tak, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysł, jak ich wypiszę je, dodaję, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. I zauważamy, że tu jest taka obietnica, że to, co Bóg przebaczy człowiekowi za oczyszczenie, to nie wspomni tych grzechów czy nieprawości dla jakiegokolwiek człowieka. I teraz tak,
W takim razie w jakim celu będzie ten sąd? Czasami pojawiają się pytania, że jakoby wynikała sprzeczność, to co ja już odczytałem i wspomniałem, z tym, co wypowiedział Pan Jezus Chrystus, gdybyśmy zaglądali do Ewangelii świętego Jana. I tutaj są powiedziane takie słowa, ja odczytam je, bo nawet się wiążą z tym tematem, 5 rozdział, 24 wiersz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. I właśnie tutaj czasami wynika pytanie u ludzi, więc jak, że nie stanie przed sądem? Tam jest napisane, że wszyscy musimy stanąć przed sądową stolicą Chrystusową. Więc ten sąd nie będzie, jak powiedziałem poprzednio, na potępienie, na osądzenie z powodów grzechów, ale na uznanie i przeznaczenie nagrody i zapłaty za wierność, wytrwanie, służbę i poświęcenie się dla Pana. Bóg na tym sądzie, Pan Jezus Chrystus, właśnie On oceni i również przyzna tą nagrodę, o której za chwileczkę ja chcę odczytać, ale jeszcze jedno miejsce, które podobne jest zapisane, gdzie mówi w ten sposób: przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Drodzy, to są tak bardzo ważne słowa. Jeszcze raz, że ci, którzy zostali usprawiedliwieni, uświęceni, pojednani i w takim stanie zachowali się do końca życia, dla nich nie ma potępienia. Poprosiłbym, żeby czasami nie pomylić z taką nauką o nieutracalności zbawienia, która też się szerzy i ma miejsce, że jakbyś został raz zbawiony, to już bez względu na to, jak będziesz żył, co będziesz robił, jaki będzie twój koniec, to i tak zbawiony będziesz. To nie jest biblijna nauka. Absolutnie. I tutaj musimy wiedzieć, ja może nie będę wchodził w ten zakres, ale mowa jest o tym, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy wytrwają do końca. A natomiast jeżeli ktoś by nie wytrwał, zlekceważył, zresztą to zauważymy w dalszej części tego tematu. I jeszcze jedno, co chcę podkreślić, że ludzie tacy, którzy zostali usprawiedliwieni, nawet kiedy odchodzą z tej ziemi, to Słowo Boże ono mówi, gdybyśmy przeczytali z objawienia świętego Jana, 14 rozdział, a 13 wiersz, właśnie, że odtąd błogosławieni są, którzy w Panu umierają, bo uczynki dano im, aby odpoczęli od prac swoich, a uczynki ich idą za nimi. I tutaj jest bardzo ważne to stwierdzenie, że coś za nimi idzie. Nie idzie już grzech, nie idzie sprawa potępienia, bo zostali usprawiedliwieni, ale idą ich uczynki, ich owoce. I zwróćmy uwagę, jako powiedziałem, że będzie to ocena pracy, owoców w celu przyznania nagrody, a nie zbawienia. Ludzie ci dostąpili zbawienia i wytrwali w tym. I teraz zwróćmy uwagę na słowa, które wypowiedział apostoł święty Paweł w liście do Koryntian, w pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian. Tu są zapisane takie słowa w 3 rozdziale. Znane słowa, ale zechciejmy sobie je przypomnieć dzisiaj. Może od 11 wiersza. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy,
to wyjdzie na jaw w Jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi. A jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeżeli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się stoi, ten zapłatę odbierze. A jeżeli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Jest to też miejsce Pisma Świętego, takie, które jest różnie interpretowane. Niemniej jednak tutaj chciałbym podkreślić to, że apostoł święty Paweł powiedział to i wyraźnie naświetlił, że fundament jest jeden, to jest Jezus Chrystus, Jego ofiara, Jego nauka, Jego zmartwychwstanie. I jeżeli ktoś uwierzył i w tym trwa i na fundamencie tej wiary i pojednania z Bogiem coś czyni. Coś czyni. Dokłada starania. I teraz tak. Tutaj apostoł święty Paweł jakoby postawił dwa rodzaje tej pracy, tego budowania na tym fundamencie. Zwróćcie uwagę, że tu nie ma mowy o grzechu. Nie ma mowy o odstępstwie. Ale że człowiek jak umiał, czy jak uważał, zaczynał pracować. I teraz część pracy tych, którzy czynili na zasadach miłości, szczerości, zgodnie ze Słowem Bożym, pod kierownictwem, działaniem Ducha Świętego, to to później, co on czyni na takich zasadach i zgodnie ze Słowem Bożym, będzie uznane, będzie to wzięte jako budowla z tych materiałów ze złota, srebra i drogich kamieni. Ale zauważamy, że niekiedy ludzie coś czynią ze swojej gorliwości, ale nie według Bożego prawa, nie według Bożych zasad, nie według Bożej myśli, bo tak sobie ułożyli, że tak będzie lepiej. Uważali, że to będzie tak lepiej. I to była ich inicjatywa, ich myśli, nie pokrywające się czasami z zasadami Bożego ukierunkowania czy Bożego prowadzenia. I kiedy przyjdzie doświadczenie, kiedy przyjdzie to wszystko doświadczone, to jest powiedziane tak, że to będzie wyjdzie na jaw w dzień sądny, gdyż w ogniu się objawi. I jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Co było Boże, na Bożych zasadach, czyste, prawdziwe, to się ostoi. A jeżeli ktoś budował swoje, czy to własne jakieś nauki, czy też może jakieś praktyki, jeszcze raz chcę podkreślić, że nie ma tu nigdzie mowy o grzechu. I tutaj, jeżeli on się trudził, pracował, jak umiał na swoich zasadach, ale to i tak nie może być uznane i nie otrzyma nagrody, nie otrzyma zapłaty, bo po prostu szkodę poniesie. Może natrudził się, napracował się i no, wydawało mu się, że jest bardzo gorliwy, pobożny, ale tak uważał. I tutaj jest powiedziane w ten sposób, że jeżeli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak jak przez ogień. Wiecie, to jest może tak dla skrócenia chciałbym tylko wspomnieć, że jak człowiek może się napracował, robił coś po swojemu, może nie według dokumentacji, według woli Bożej przyniósł, oto właśnie to nieuznane, odrzucone. Co przeżywa takie? Na nic. Ten trud, ta praca, to staranie się na nic. Jak bardzo ważne, że my powinni zwracać uwagę, czy to, co rozumiemy, to, co uczymy, to, co robimy, czy przekazujemy komuś, jest naprawdę zgodne z Bożym Słowem, na Bożych prawach, z miłości, z czystego serca, szukaniu chwały dla Pana, a nie dla siebie. I tu jest to bardzo ważne, co chciałem właśnie podkreślić. Następne, co chciałbym tutaj zwrócić uwagę, to co będzie brane pod uwagę w czasie przyznawania nagrody. Co będzie brane pod uwagę ze strony Bożej?
Ponieważ Pan Bóg wszystkich zna. Nie ma nic ukrytego. I tutaj chcę przejść do nauki Pana Jezusa Chrystusa, Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 25. I tutaj odczytam to miejsce, później przeczytam z Ewangelii świętego Łukasza. I tutaj powiada tak, może od 14 wiersza, 25 rozdział Ewangelii Mateusza. 25 rozdział. I tu Pan Jezus mówi takie podobieństwo. Zwróćcie uwagę. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. Żeby dla skrócenia czasu, zauważamy, że tu Pan przydzielił talenty według zdolności. Tak jak Pan Bóg uważał, widział za słuszne, że temu dał tyle, temu dał tyle, temu dał tyle. I na podstawie tych zdolności, tego co udzielił, ci ludzie mieli coś czynić dla przysporzenia chwały i bogactwa tego Pana. I tutaj ci starali się to zrobić. Ten, który 5 dostał, przyrobił 5. Ten, który dostał 2, przyrobił 2. I Pan mu nie powiedział, że słuchaj, dlaczegoś nie przyrobił 5. On otrzymał według możliwości i zdolności. No, ten, który został 1, dostał 1, żeby był, pracował nad tym jednym. Ale on nie pracował. On jakoby sobie zlekceważył, odłożył to wszystko i otrzymał takie słowa. Sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odabrałbym, co moje, z zyskiem. Weźcie przed od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To jest bardzo taki istotny temat. Postawa w czasie powołania i zaangażowanie się, czy coś życie dla Pana. Drugie miejsce podobne z Ewangelii Łukasza, które chciałbym odczytać, z 19 rozdziału. Tutaj jest podobne podobieństwo, ale ukazuje drugą stronę, inny zakres. Jeżeli zwracamy pilnie uwagę na te słowa, 19 rozdział Ewangelii świętego Łukasza, i tu są powiedziane takie słowa, gdzie też Pan Jezus Chrystus mówi podobieństwo i mówi tak. Może od 11 wiersza, gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. I rzekł więc, pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich i dał im 10 min i rzekł do nich, obracajcie nimi, aż powrócę. Lecz poddani nienawidzili go, wysłali więc za nim poselstwo z tymi słowy, nie chcemy, aby ten królował nad nami. A gdy on, objąwszy królowanie, powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto zarobił. I zjawił się więc pierwszy i rzekł, panie, mina twoja przyniosła 10 min zysku. I rzekł do niego, to dobrze, sługo dobry, przeto iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. I przyszedł drugi, mówiąc, panie, mina twoja przyniosła 5 min. Rzekł i do niego, także i ty bądź nad 5 miastami. A inny przyszedł i rzekł, panie, oto mina twoja, którą otrzymałem w chustce. Bałem się bowiem ciebie, że z człowiekiem surowym bierzesz, czego nie położyłeś, żniesz, czego nie posiałeś. Rzecze do niego, na podstawie twoich słów osądzę cię, sługo zły.
Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym i biorę, czego nie położyłem i żnę, czego nie posiałem. Dlatego więc nie dałeś pieniędzy moich do banku. Po powrocie miałbym je z zyskiem. No więc tutaj zauważamy opinię sędziego, sługo zły. I w tym przypadku zauważamy, że wszyscy dostali po tym jednym talencie równo. Każdy inaczej zarobił. I tutaj zauważamy, że ten pierwszy to przyrobił tych 10 min zysku. Drugi przyrobił również 5 z tego jednego. I ten, który otrzymał ten też jeden talent, żeby chociaż był jeden przyrobił. A on nic nie zrobił. I tutaj możemy zauważyć, bo ja już nie mówię o tych 7, bo to jeszcze pozostaje 7, którzy otrzymali po talencie tak samo, ale oni powiedzieli od razu, nie chcemy, aby on królował nad nami. To znaczy, jakoby się sprzeniewierzyli. To tak, jakoby po prostu cofnęli się, odrzucili tą łaskę, tą możliwość, te zdolności, które im Pan dał, dając im miejsce w zakresie swojego domu, będąc ich Panem, a oni nie chcieli, odrzucili to. To tutaj właśnie jest wyraźnie powiedziane takie bardzo radykalne słowa, ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, abym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj, zabijcie na moich oczach. Tam był wyrok dla tych ludzi, którzy odstąpili, zlekceważyli, którzy nie wykorzystali tej łaski, którą otrzymali od Pana. Natomiast do tego sługi złego, który otrzymał tak samo jeden talent, czy tam otrzymał tą minę jedną, tutaj wchodzi jakoby grzech zaniedbania, lekceważenia. On nie robił nic. Naprawdę i tutaj, gdybyśmy przeszli do słów apostoła Jakuba, który właśnie powiada tak, 4 rozdział Jakuba i 17 wiersz, ja zacytuję, ponieważ tu na ten temat Jakub coś wspomina, wyraźnie mówiąc, zwróćmy uwagę, 17 wiersz, powiada ten 17 wiersz. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czynić, dopuszcza się grzechu. To znaczy się lekceważył sobie całkowicie. Wie, słyszał Boże Słowo, otrzymał jakąś zdolność od Boga, przysposobienie, ale nic, nic. I to jakoby ten grzech zaniedbania, którym tutaj apostoł Jakub wyraźnie mówi. Drodzy, chciałbym tutaj zwrócić teraz uwagę, że z opisu apostoła Pawła dotyczącego którego dzieło spłonęło, to właśnie on coś robił. On chciał zrobić. On utrzymał wiarę, on pozostawał wiernym, tylko ta jego sposób pracy i działania nie znalazło właśnie uznania przed obliczem Bożym, nie było łatwych Bożych zasad, szczerości i miłości. Apostoł Święty Paweł powiedział takie słowa. Należy tutaj zwrócić uwagę na nie. Wrócę do listu apostoła Pawła do Koryntian, do 1 listu i 9 wiersza. I tutaj powiada w ten sposób. 9 rozdział i 24 wiersz, tutaj znajdujemy takie słowa. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną? A tylko jeden zdobywa nagrodę. Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec. My zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakoby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakobym w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało moje, ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. I tutaj właśnie ukazuje apostoł Paweł, jakoby nakłania, czy ukierunkowywuje, że należy w biegu, w służbie i w pracy dla Pana trzymać się wyznaczonych zasad. Tak jak dla każdego zawodnika wyznaczone są zasady tego współzawodnictwa,
to należy tak biegnąć, tak po prostu kontynuować, aby nagrodę zdobyć. Żeby nie było tak jakichś skrótów, nie było tam jakichś kombinacji, jak to czasami teraz u sportowców jest, że tam jakieś dopingi biorą i tak dalej, to później są, inaczej można powiedzieć, zdyskwalifikowani. I tutaj Słowo Boże mówi, że przy tym, żeby to czynić, to zawodnik powinien się od wszystkiego wstrzymywać. Tak jak tamci, aby zdobyć znikomy wieniec, my zaś nieznikomy. Właśnie tam otrzymać od Pana. W drugim miejscu apostoł święty Paweł porównuje tą sprawę do żołnierza. I teraz w liście do Tymoteusza możemy przeczytać takie słowa, drugi list, drugi rozdział apostoła Pawła do Tymoteusza. I tutaj powiada w ten sposób, może od 3 do 5 wiersza. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Bo nawet jeżeli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. I tutaj musimy pamiętać, jako członkowie Domu Bożego, jako ci, którzy zostaliśmy powołani i przeznaczeni do Królestwa Bożego, abyśmy bieg naszego życia prowadzili naprawdę tak, żeby znaleźć, czy znaleźć upodobanie w oczach Bożych i kiedy przyjdzie ten czas, że staniemy przed Panem, abyśmy właśnie doznali uznanie i również nagrodę i również zapłatę od Pana, bo została ona uznana jako dobra, właściwa. Czy ono było, jak powiedziane, 30%, czy 60%, czy 100%, czy według zdolności, czy jakośmy dokonywali, ale żeby to, cośmy uczynili, aby znalazło uznanie u Boga. Drodzy, tutaj nasuwa mi się na pamięć słowa apostoła świętego Pawła, co podkreśla, że to wszystko również powinno być, co czynimy obecnie, cokolwiek by to było. Czy głosimy Ewangelię, czy czynimy miłosierdzie, czy poświęcamy się w jakikolwiek innym zakresie, w zakresie Domu Bożego, aby to było czynione na zasadzie miłości, czy usługujemy, jeżeli ktokolwiek by posiadał taki dar od Boga, darami Ducha Świętego, to tutaj mówi w 13 rozdziale, przypomnę te słowa, choćbym mówił językami ludzkimi, anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Wielkie słowa. I myślę, że zauważamy w tym miejscu, jak bardzo ważne jest to, jako my, dzieci Boże, Boży naród, cokolwiek czynimy w sobie, według sumienia, nieobłudnej wiary, czystego serca i dobrego sumienia, abyśmy to czynili na zasadzie miłości. Jak mówi apostoł Paweł, celem tego, co przykazałem, jest miłość. I żebyśmy tak to czynili dla Pana, ponieważ wiemy, że od Niego mamy otrzymać zapłatę. Właśnie kiedy staniemy przed tą sądową stolicą Chrystusową, gdzie będzie ocenione każdego z nas, będzie ocenione postawa, działanie, gorliwość, wykorzystanie tego, co Bóg dał nam, czym nas obdarował. I z tego będziemy musieli się rozliczyć. Jak Pan powie, ja Ci dałem, coś z tym zrobił, przynieść to. Moglibyśmy jeszcze odczytywać z drugiego listu apostoła świętego Piotra, który tam powiada w 1 rozdziale, że przydajcie do wiary waszej cnotę, pobożność i tak dalej, i tak dalej. Gdy to będzie was i będzie się pomnażało, to nie okaże się, że jesteście bezużyteczni, bezczynni w tym powołaniu.
A tak czyniąc, będziecie mieli szeroko otwarte drzwi do wiekuistego Królestwa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Będziemy mogli otrzymać tą zapłatę. Drodzy, może trudno jest w tej chwili nam zrozumieć, bo to będzie w wieczności, to będzie już w strefie duchowej, akurat ta zapłata, ta nagroda, jak ona będzie wyglądać. No nie będzie to jakiś puchar, jak to dają teraz. Słowo Boże mówi koronę życia wiecznego. Zauważyliśmy, tam Pan Jezus mówi, że miej władzę nad 10 miastami, czy nad 5 miastami. No my wiemy, że jeżeli przyjdzie Pan Jezus Chrystus ze swoim Kościołem, już co stąpi z nieba na czas Królestwa 1000-letniego, to tam będziemy sprawować te rządy, tą władzę wspólnie z Jezusem Chrystusem. Ale to już jest całkowicie drugi temat. Ale zauważamy, że to, co Pan Jezus Chrystus mówił, w pewnych porównaniach, żebyśmy mogli zrozumieć, ale do końca to zrozumiemy dopiero, gdy tam się stanie. Ale ważne jest to, że kiedy tam staniemy, w tym dniu Chrystusowym, abyśmy przez Pana, to nie będzie człowiek decydował o tym. To nie zadecyduje ojciec ani matka. Nie zadecyduje o tym pastor czy jakiś inny człowiek. To będzie decydował Pan Jezus Chrystus. Na zakończenie chciałbym jeszcze tutaj zwrócić uwagę to, co mówi apostoł Paweł w liście do Filipian, jako zachętę w tym temacie, bo jak powiedziałem na początku, przyjdzie ten dzień. Tak jak był obiecany Pan Jezus Chrystus, że przyjdzie, aby zbawić, i On przyszedł i dokonał dzieła zbawienia i zmartwychwstał i wstąpił do nieba, tak również przyjdzie niechybnie ten dzień. I chcę powiedzieć, że powinniśmy tak starać się pracować, poświęcać się, oddawać się do dyspozycji Bogu na podstawie zasady miłości, szczerości, zgodnie ze Słowem Bożym, abyśmy się nie bali tego. Abyśmy się nie bali tego, że będziemy musieli stanąć przed sądową stolicą Chrystusową. Dla ludzi wierzących, dla dzieci Bożych, to właśnie powinno być takim pragnieniem, żebym mógł już stanąć, tak jak tutaj mówi apostoł święty Paweł, pierwszy list, list do Filipian, 1:9 poniżej, i oto się modlę, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. To jest jedno. A drugie, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Te dwie sprawy. To było tematem apostoła świętego Pawła o ludzi właśnie wierzących, tych, którzy stali się domownikami Bożymi. Gdy Bóg dozwoli życia, to w następnym wykładzie przy Bożej pomocy postaram się zwrócić uwagę na następny etap właśnie Bożego sądu, który będzie miał miejsce na tej ziemi, w tym czasie, a mianowicie sąd nad Izraelem i sąd nad narodami tego świata przed rozpoczęciem się Królestwa 1000-letniego. A w tej chwili chciałbym was zachęcić, bracia i siostry, do modlitwy. Pierwsze, myślę, że w naszych sercach budzi się ta wdzięczność do Boga za to, że nas powołał, że stworzył nam tą możliwość, aby uniknąć sądu. Sądu na potępienie. Ale abyśmy, kiedy staniemy przed sądem Chrystusowym, Jego Trybunałem, abyśmy mogli otrzymać z Jego ręki nagrodę, zapłatę, o której tak wiele jest napisane w Piśmie Świętym. Myślę, że wszystkim nam na tym zależy i nie chcielibyśmy, jak mówi apostoł Paweł, abyśmy w tym dniu, kiedy się On objawi, abyśmy nie byli zawstydzeni, ale abyśmy byli przyjęci. Przykonimy nasze kolana i tak będziemy prosić, aby Bóg dopomógł nam wszystkim właśnie w tym wytrwać i zaskarbić to, abyśmy byli pełni owocu sprawiedliwości.
żyje tu. Nadzieję daje, gdy serce z tej drogi skoczy znów. O, gdy z twej drogi skoczy znów. Ciebie jednego uwielbiam, Tobie oddaję dziś cześć. Twoje łaski i uzdrowienia me serce godne jest. O, me serce tak głodne jest. Wszechmocny i dobry Ojcze, kochasz swe dzieci jak mi. Kiedy w słabości ulegnę, lękam przed tronem Twym. O, chcę klęczyć przed tronem Twym. Ciebie jednego uwielbiam, Tobie oddaję dziś cześć. Twej łaski i uzdrowienia me serce głosi. Yeah.